Dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam. A, już masz. Dzień dobry. Dorota Oczak-Stach, rzeczniczka prasowa Festiwalu Bury Literatury. Tak, festiwal ma to do siebie, że rozgrywa się w wielu różnych lokalizacjach i trwa kilka dni, ale ta 9. edycja jest największa jak do tej pory, w największej liczbie lokalizacji i najwięcej dni. Wszystkiego jest najwięcej. Mamy aż 10 dni festiwalowych. W 20 miejscach się z Państwem spotykamy. Blisko 150 wydarzeń z udziałem 200 zaproszonych przez nas gości. O jakiej tematyce są różnego rodzaju panele? Wiem, że to trudno wymienić, ale gdybyśmy mieli opowiedzieć o programie, choćby dzisiejszym. Festiwal jest podzielony na kilka części, składa się z kilka głównych pasm. Oczywiście rdzeniem festiwalu pozostaje literatura i spotkania wokół książek. Mamy całą rzeszę znakomitych polskich pisarzy, którzy przyjeżdżają do nas głównie ze swoimi najnowszymi publikacjami. Dzisiaj chociażby za nami już spotkanie z Joanną Bator o jej książce Ucieczka Niedźwiedzicy. Byli też Państwo Pyszkowie, Maria i Jan opowiadali o swojej wspólnej książce. Oprócz tego bardzo ważną częścią festiwalu jest pasmo społeczne. Rozmawiamy na szereg najważniejszych dzisiaj kwestii społecznych. W tej chwili za moimi plecami na scenie toczy się rozmowa o pomocy ukraińskim uchodźczyniom z panią Katią Meyer, saksońską ministrą do spraw równości. Oprócz tego dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać o zjawisku cancel culture. Wczoraj rozmawialiśmy o Odrze jako osobie prawnej. Także podejmujemy ważne społeczne tematy. Na przykład rozmawialiśmy również o sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Ja obserwuję co roku, ten festiwal się rozrasta. Tutaj ludzie przyjeżdżają odpocząć, posłuchać mądrych głów i wzbogacić swoją wiedzę. Tak, bardzo nas cieszy tłumne naprawdę przybycie uczestników festiwalu. Jest to jedyne takie wydarzenie w naszym, nie tylko w naszym regionie, ale i w całej Polsce, bo jest to połączenie, tak jak mówiłam, to jest wydarzenie literacko-społeczne. Nie tylko ważne i ciekawe treści płynące ze sceny, ale też świetna po prostu atmosfera. Jesteśmy w pięknych okolicznościach dzisiaj na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej, ale oprócz tego zwiedzamy większą część ziemi kłodzkiej. Będziemy w Nowej Rudzie, w Ludwikowicach, Dzikowcu. W tygodniu spotkamy się m.in. na tarasie widokowym na Górze Guzowatej z przepięknym widokiem na góry. Także widzę i też po rozmowach z uczestnikami czuję, że po prostu lubią tu być. Lubią z nami być. No i nieodłączny atrybut muzyka, koncerty z nami wykonane. W tym roku scena muzyczna jest naprawdę duża, największa w porównaniu do lat ubiegłych. Codziennie mamy koncerty. Wczoraj, czyli w piątek, w dniu otwarcia, scenę muzyczną otworzyła Maria Peszek. Naprawdę rewelacyjny koncert. Dzisiaj w sobotę zagra Me and That Man, czyli taka mniej znana odsłona twarz Nergala Adama Darskiego w duocie z Johnem Porterem. Poza tym przed nami m.in. koncerty Nosowskiej, Kazika, WW, ale też Dobrawa Czocher i Kosy. Artyści zaangażowani ze znakomitymi przede wszystkim tekstami. Ja obserwując jako widz uczestnik mam wrażenie, że trochę mało jest tutaj Olgi Tokarczuk. Nie zgodzę się. Nie zgodzę się. Przypominam, że podmiotem organizującym festiwal jest Fundacja Olgi Tokarczuk, nie noblistka osobiście. Występujemy oczywiście w jej imieniu, ale to fundacja organizuje festiwal. W tym roku Olga Tokarczuk nie wydała żadnej nowej książki, więc nie ma spotkania autorskiego z nią. Natomiast dzisiaj, czyli w sobotę, wydarzenie wyjątkowe, które pozwoliliśmy sobie zatytułować Męskie Gadanie. Będzie to czytanie dialogów, fragmentów Empuzjonu,
jej pierwszej, ostatniej powieści i pierwszej po otrzymaniu Nagrody Nobla. Zaprosiliśmy znakomitych aktorów. Będzie Jan Peszek, Maciej Sztur, Robert Więckiewicz i Arkadiusz Jakubik z gościnnym udziałem właśnie noblistki. I oprócz tego Olga Tokarczuk weźmie również udział w spotkaniu, to już na zamknięcie festiwalu, udział w spotkaniu poświęconym właśnie działalności jej fundacji, fundacji założonej przez nią, oraz opowie o latającym Uniwersytecie Ludowym, czyli takim paśmie, cyklu edukacyjnym, który z wydarzenia festiwalowego rozrasta się w projekt całoroczny. Mhm. Czy trudno jest zaprosić do uczestnictwa takich gości? Bo ja mam wrażenie, że to jednak oni zabiegają o to, żeby tutaj być. Bardzo się cieszymy, że grono tak znakomitych osobistości przyjęło nasze zaproszenia. Jest to no naprawdę duża logistyka, żeby udało się wszystkie terminy pogodzić. Naprawdę ogromna rzesza osób jest w to zaangażowana, ale mam wrażenie, że również nasi goście, ci, którzy biorą udział w spotkaniach, oni po prostu chcą tu być, bo wiedzą, że warto. Jasne.